Chciałbym się dzisiaj zbliżyć do naszego Pana, a wy? Przez słowo, przez to, co dzisiaj do nas kieruje, chciałbym być jak najbliżej. To jest pragnienie mojego serca, moje rozmyślania, moje modlitwy. Zmierzają tylko ku temu, aby zbliżyć się do Niego, być jak najbliżej Niego. To jest moim pragnieniem, to jest moim celem. Nie to, aby coś od Niego otrzymać. Aby coś dostać szczególnego, jakieś błogosławieństwo, powodzenie, nic nie skłania mnie tak do przebywania w Jego obecności, jak On sam. I rozkoszowanie się Jego słowem, Jego obecnością. I cieszę się, że mogę tutaj być i się z tym z wami dzielić, co On kładzie na moje serce. I kiedy tak rozmyślałem przed Nim, z Nim, na temat tego, co On tak naprawdę chce pośród nas czynić, co On już uczynił, co czyni i co będzie czynił. Wierzę, że to są wspaniałe rzeczy. Amen. Ja tego pragnę. I wierzę, że przychodzi taki czas do Kościoła, kiedy nasze serca muszą zacząć pragnąć tego. Przez wiarę Bóg będzie chciał wzbudzać w nas obrazy tego, co On chce czynić. I abyśmy się tego uchwycili przez wiarę, zaczęli już to wyznawać. Zaczęli się już z tym zgadzać. Tak jak już by te rzeczy, chociaż ich nie widzimy pośród nas, już były realne. I kiedy tak rozmyślałem, zwróciłem uwagę, jak ważne są właśnie myśli. Czy czasem nie jestem za bardzo gdzieś zdekoncentrowany, czy one gdzieś nie uciekają, nie błądzą, czy gdzieś nie pojawiają się jakieś dziwne myśli, niepotrzebne, czy czasem gdzieś nie tracę czasu, czy nie jestem gdzieś jakiś rozkojarzony. I zauważyłem, jak bardzo ważne to jest istotne, aby zachować pewną koncentrację na tym czasie, kiedy jestem z Panem Bogiem, kiedy chcę od Niego coś odebrać. I tematem mojej dzisiejszej tutaj usługi jest serce, które jest centrum dowodzenia. Bo kiedy rozmyślałem nad tym słowem, nad myślami, to na początku patrzyłem na mózg, na nasz umysł, tam gdzie te wszystkie myśli wydawało mi się rodzą się i gdzie docierają, gdzie są przetwarzane. Ale w miarę tych rozmyślań zauważyłem, że to wcale nie chodzi o mózg. Jak popatrzymy na Boże Słowo, to widzimy, że Bóg tak mało mówi tam, praktycznie nie wymienia takiego organu w naszym ciele, jakim jest mózg, prawda? Ale to, co dzisiaj mogliśmy śpiewać w pieśniach, dwóch co najmniej, ja bynajmniej zauważyłem. On woła, zbliżcie się, znów dotknij serc, prawda? Wołaliśmy o to? Czy tego pragnęliśmy? Tego pragniemy, aby On nie dotknął naszego mózgu. Tego nie śpiewaliśmy w tej pieśni, ale to, co mówi Boże Słowo i ono w ponad 853 chyba trzech czy czterech wierszach mówi na temat serca, nie mówi na temat mózgu. I tak czytam od jakiegoś czasu książki Reinharda Hiltrera, nie pomylić nazwiska czasem. Są bardzo ciekawe, ale jedna taka książka ostatnio wpadła w moje ręce. Miałem już ją kupiony jakiś czas temu. Leżała sobie. Ona jest zatytułowana Transformacja serca. Ale ona była odłożona, już tak powiem szczerze, na sam koniec. Jeszcze mi zostały ze 3 czy 4 pozycje i sobie myślałem, a dojdę do niej w swoim czasie. Ale tak leżała przy moim łóżku, na tej szafce i tak jakoś coś mnie skłoniło do tego, żeby jednak nie zostawiać ją na koniec, ale żeby sięgnąć po nią właśnie w tym czasie. I zacząłem ją czytać. I właśnie w tej książce zauważyłem dużo odpowiedzi, jakby potwierdzeń tych moich myśli, tych rozważań przed Bogiem. Zauważyłem, że ten autor, ten mąż Boży, również on ponad 30 lat temu miał te same myśli.
I on dostał pewne objawienie od Boga, od Ducha Świętego, które spisał na kartce i nie dzielił się z nim od razu, dlatego że sam potrzebował jakichś dowodów na to, sam potrzebował to zrozumieć. I kiedy zaczął badać od strony naukowej też nasze serce, doszedł do pewnych stwierdzeń, które są zgodne z Bożym Słowem odnośnie naszego serca jako organu, jako takiego. O co chodzi? Dlatego, że do tej pory mogliśmy uważać nasze serce jako organ, który po prostu tłoczy krew w naszym ciele. Niektórzy nawet twierdzili po prostu, jak sobie wejdziecie na internet odnośnie serca, że po prostu to jest tylko jakaś tam jakieś porównanie, Bóg tam nie mówi tego dosłownie, to jest taka odnośna co do serca. Tak po prostu. Ale jakoś to mi nie pasowało, żeby Bóg w tak wielu fragmentach odnosił się do serca, a nie do naszego mózgu. Tam odnośnie naszych myśli, pragnień i tego wszystkiego, co jest związane z naszym życiem, że cały czas jest skierowane słowo do serca, nie do mózgu, nie do naszej głowy. I ten autor zwrócił uwagę na badania, które były prowadzone nad sercem już od ponad 20 lat, 20 lat wstecz. I tam naukowcy i lekarze doszli do pewnych ciekawych stwierdzeń. Zobaczyli, że serce zawiera w sobie 40 tysięcy neuronów, takich jak mózg. I nazwali to serce drugim mózgiem, tak jakby człowieka, małym mózgiem. I to, co jest ciekawe, co te badania dalej jak prowadzili, to to, że serce wysyła więcej informacji do mózgu niż mózg do serca. To też było ciekawe w tych badaniach, które ci naukowcy prowadzili nad sercem. Jak można popatrzeć to w starożytnych kulturach, czy w Egipcie, to również ludzie od początku, od zarania dziejów uważali serce za takie centrum człowieka, nie mózg, nie głowę. Serce było najważniejsze, najistotniejsze. Nawet Arystoteles w IV wieku uznał serce za najważniejszy organ w ciele i nazywał je nasieniem inteligencji, emocji i doznań. I tak właśnie tym tokiem myślenia niektórzy badacze Bożego Słowa stwierdzili, że no Izraelici jako, że poszli tym samym tokiem myślenia i dlatego tak spisali Boże Słowo, że to po prostu serce to tylko taka odnośnia, takie porównanie, ale to nie ma nic wspólnego z myśleniem, nie ma nic wspólnego, tak dalej. To jest tylko takie porównanie. Ale na skutek tych badań, które są w dzisiejszych czasach, one jednak stwierdzają, że serce to nie tylko to, co do tej pory myśleli ludzie, że to tylko pompka do pompowania krwi, ale jest coś więcej, coś ciekawego w tym temacie. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć, kilka słów zwrócić na Boże Słowo. Co tak naprawdę Bóg mówi o tym sercu do nas? I tak w Przypowieściach 4:23 to jest ten fragment taki kluczowy, który wierzę, że Bóg chce nam przypomnieć dzisiaj. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Dosyć mocne przesłanie. To nie jest jakaś prośba albo sugestia, ale to jest zwrócenie naszej uwagi, że czujniej niż wszystkiego innego w swoim życiu mamy strzec serca. Dlaczego? Bo z niego tryska źródło życia. Skoro serce to jest źródło mojego życia, to chyba warto się nad tym skupić, co tak naprawdę Bóg chce nam przez to powiedzieć, pokazać w swoim słowie. Czasem tak jest, że chcemy zmieniać swoje zachowania, swoje postępowanie, ale to jest takie powierzchowne. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie zmienić swojego zachowania, postępowania, dopóki nie zmienimy
swojego serca. Od tego musimy zacząć. Od przekonania naszego serca. Może tak być, że mamy jakieś uprzedzenia, które są poparte jakimś doświadczeniem. Na przykład ktoś nas skrzywdził. Albo czasem mogą być to doświadczenia, które tak naprawdę nie są naszymi doświadczeniami, ale czyimiś, które On nam przekazał. I my po prostu przyjęliśmy jako przekonanie i tak uważamy, tak myślimy. Przez to tak się zachowujemy, tak mówimy, tak postępujemy. Na przykład ktoś może mieć uprzedzenie do jakiejś grupy etnicznej, na przykład cyganów. Chociaż może nie miał z nimi nigdy nic wspólnego, styczności, nie zna ich jako ludzi. Ale gdzieś usłyszał o nich, że są tacy albo owacy. I w naszym sercu wtedy rodzi się pewne przekonanie. I mamy pewne myśli względem tych ludzi, kiedy możemy ich spotkać. Od razu jest jakaś bariera. Nie wiem, czy ten przykład daje nam coś do myślenia, czy jest to troszeczkę wyjaśnione, o co mi chodzi. Dlatego nie zmienię mojego zachowania. W pewien sposób będę mógł się starać to zrobić. Ale korzeń tkwi w sercu. To, co jest jeszcze ciekawe odnośnie nauki, to, że naukowcy stwierdzili, przez to, że serce posiada taką wielką ilość tych neuronów, takich samych jak mózg, to właśnie serce jako organ, ono samo w sobie potrafi przetwarzać informacje. Ono samo w sobie się uczy. Ono samo w sobie zapamiętuje i ma własne emocje. Serce. I tutaj naukowcy też zwrócili uwagę na to, co jest dla nas tak naprawdę oczywiste, co wiemy może od zawsze. Ale zwróćmy na to uwagę. Oni to nazwali koherencja. To jest taki stan, w którym nasze serce, umysł, emocje są razem zestrojone energetycznie i współpracują. To znaczy, że jeżeli nasze serce doświadcza pozytywnych emocji, wtedy ten jego wykres, jego rytm jest harmonijny. Wtedy na przykład wzrasta nasza odporność. Jesteśmy zdrowi, jesteśmy silniejsi. Ale jeżeli serce doświadcza negatywnych emocji, to wtedy serce wysyła komunikat do mózgu, a mózg uwalnia hormony i to trafia dalej do naszego ciała. Ja zaraz zejdę z tej nauki i przejdę do Bożego Słowa, ale to jest ciekawe. Dlatego chciałbym na to zwrócić naszą uwagę. I wtedy te hormony na przykład stresu wpływają na nasz stan zdrowia, na nas samych, na nas. I wtedy serce zaczyna działać z podwyższonym wysiłkiem. I taki stan grozi potem osłabieniem, chorobami. Wiem, że to, co mówię, dla was nie jest czymś odkrywczym. Bo po prostu żyjemy, mamy serca i doświadczamy różnych emocji, dobrych albo złych. Kiedy doświadczamy dobrych emocji, czujemy się dobrze, prawda? Czujemy się błogo, mamy lekkość na sercu. Kiedy doświadczamy miłości, pokoju, przebaczenia, prawda? Ale kiedy doświadczamy gniewu, złości, nieprzebaczenia, nie wiem, czy czuliście taki ucisk w swoim sercu. Taką presję, ciężar. Tego nie da się oszukać. Tak jesteśmy stworzeni. Dlatego powinniśmy, tak jak mówi Boże Słowo w tych przypowieściach, zwrócić uwagę, czym karmimy nasze serce. Co się do niego dostaje. Dlatego, że dostać chce się wszystko. Ale to my jesteśmy tymi, którzy otwierają te drzwi naszego serca. Jako, że to jest centrum naszego dowodzenia, jako, że to jest nasze źródło życia, musimy zwrócić naszą uwagę, być czujni, aby nie otwierać na wszystko te drzwi. Aby to źródło nie zostało zanieczyszczone, prawda? Co pozwalamy wpuścić? Co ma na nas wpływ?
Jeżeli wpuszczamy te negatywne rzeczy, one oddziałują na nas. I wtedy się zachowujemy tak, jak się zachowujemy. Jesteśmy podenerwowani, jesteśmy źli. Z obfitości serca mówią usta, jesteśmy wybuchowi, prawda? I to wpływa nie tylko na nas, ale też na wszystkie osoby, które są wokół nas. One może nie wiedzą, co dokładnie przeżywasz, ale mogą określić twój stan. Wystarczy, że zobaczą na ciebie. Widać, czy ktoś jest przygnębiony, czy ktoś jest radosny, prawda? No nie idzie tego ukryć. Znaczy, można się starać. Ale do jakiegoś czasu z obfitości serca mówią usta i to już nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Oszukać samych siebie. To jest hipokryzja. A więc decyzja. Te wszystkie decyzje, które podejmujemy, są wynikiem tego, w co wierzy nasze serce. Czyli to, co robimy, jaką decyzję podejmiemy w życiu, co dalej robić, w co się zaangażować, nasze siły, nasze pieniądze, nasze emocje, siebie po prostu. To jest wynikiem tego, w co wierzy nasze serce. Na podstawie tego podejmujemy decyzję, co robimy, jak robimy. A więc tutaj może to będzie takie twarde stwierdzenie, ale zaraz będę chciał je wytłumaczyć nam może na jakimś przykładzie. Nasze życie w takim razie nie jest oparte, nie jest wynikiem sytuacji, jakich doświadczamy. Nie jest wynikiem tego, co nam się przydarzyło w życiu. To może mieć wpływ, ma wpływ. Ze strony innych ludzi, co żeśmy doświadczyli. To może mieć pozytywny albo negatywny wpływ. Nasze życie nie powinno być i tak naprawdę zaraz zobaczymy, nie jest wynikiem nawet traum, ciężkich przeżyć, których doświadczyliśmy w swoim życiu. Czy wychowania nawet. Lecz przekonań, które tak naprawdę zostały wyryte w naszych sercach. O co mi chodzi? Być może ktoś doznał traumy w swoim życiu, jakiegoś wykorzystywania seksualnego. Być może ktoś z naszych dziadków, rodziców przeszedł okres wojny. Gdzieś stracił kogoś z członka swoich rodzin. Ale to, jak będzie wyglądało ich życie, nie powinno być wynikiem tego, czego doświadczyli. W jaki sposób to rozumiem? W moich regionach, tam Dolny Śląsk, znałem sporo osób z otoczenia mojego dziadka, dziadków, dlatego że większość tych osób, którzy tam zamieszkali na Dolnym Śląsku po wojnie, to byli osiedleńcy ze wschodu. To byli ludzie, którzy przeżyli wojnę. To byli ludzie, którzy się zetknęli z największym okrucieństwem, można powiedzieć. Gdzie na swoich oczach tracili rodzinę w nie taki sposób, wiecie, cywilizowany, można powiedzieć, strzałem w głowę nawet. Ale gdzie żywcem na ich oczach była zdzierana skóra, gdzie byli paleni. Nie chcę o tym więcej mówić. Znacie tematy, Wołyń i te inne. Mój dziadek sam tego doświadczył. Ale znałem osoby, które przeżyły to samo doświadczenie, ale ich życie, ich osoba była całkiem inna od drugich osób, które przeżyły to samo doświadczenie. One tryskały radością, tryskały niektóre osoby, które znałem z tych starszych. One się radowały, szczerze. One miały pokój w sercu, one miały przebaczenie. One dziękowały Bogu za chleb, one dziękowały za ludzi, oni dziękowali za wszystko, nawet za tamtych oprawców. To jest coś niesamowitego. Ja tego w życiu sam nie przeżyłem. Ale byli też tacy, którzy byli zgorzknieni, którzy nie mieli przebaczenia.
O to mi chodzi. Ich życie było wynikiem przekonania w swoim sercu, jakie podjęli, jakie zostało wytłoczone na ich sercu, zapieczętowane. I z tym zostali, z tym nic nie zrobili. Chociaż doświadczyli tych samych rzeczy, tych samych. Innych życie wyglądało całkiem inaczej. Jednych ludzi, których teraz i tak nie znacie, więc nie ma sensu co mówić, to jest tylko przykład. I doznawali naprawdę błogosławieństw. Także my jesteśmy odpowiedzialni za stan naszego serca. O tym mówi Bóg i zaraz do tego dojdziemy w Bożym Słowie. Nikt inny, żadna inna osoba. To jest łatwo wtedy. Łatwo jest powiedzieć, on mnie skrzywdził. Gdyby nie on, nie musiałbym tego przechodzić, nie musiałbym być w takim miejscu, w jakim jestem. To jest zrzucenie odpowiedzialności. Te słowa już nam przypominają coś z ogrodu Eden. Teraz myślę na przykład o Józefie, który doznał, popatrzcie, czego on doznał, czego on doświadczył. Józef. Ale jego serce? Tacy powinniśmy być, takiego serca. A więc żadne okoliczności, żadne osoby nie mają wpływu na stan naszego serca. One oddziaływują bardzo mocno. A to jest różnica. W Hebrajczyków czytamy 3 rozdział 7-8. Dlatego jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. W tym słowie już widzimy, do kogo należy odpowiedzialność. To, co prosiliśmy na początku tego spotkania, kiedy się modliliśmy, to aby Duch Święty mówił do nas. On mówi. Dziś, jeśli usłyszymy Jego głos, On chce zwrócić naszą uwagę dzisiaj na nasze serce, na stan naszego serca, dlatego, że jest coś wielkiego do zrobienia. Ale nasze serca muszą być do tego przygotowane, muszą być przemienione. Dziś, jeśli ten głos słyszymy, nie zatwardziajmy naszych serc. I od razu po tym możemy stwierdzić, do kogo należy odpowiedzialność. Do mnie. Ja mam nie zatwardzać. To nie jest tak, że Bóg zatwardził moje serce. To nie jest tak, że diabeł zatwardził moje serce. To nie jest tak, jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, ja powiedziałem, mam nadzieję, że się z tym zgadzacie teraz, że okoliczności czy inne osoby zatwardzają moje serce. W pewien sposób wpływają bardzo mocno, ale ostateczny stan mojego serca zależy tylko ode mnie. Czy ja je sam zatwardzę, czy pozostawię w takim stanie. I Ewangelia Marka. Otwórzmy Ewangelię Marka i chciałbym właśnie w tym czasie, kiedy tutaj będziemy dalej się poruszać, zostać w tej Ewangelii, więc możecie mieć ją otwartą. Ewangelia Marka, 3 rozdział, 5 wiersz. Mowa tu jest o Jezusie. I spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. I rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. To jest ciekawe. To jest właśnie też kolejnym potwierdzeniem tego, co mówiłem wcześniej. Jezus był zasmucony. Z jakiego powodu był zasmucony? Z powodu zatwardziałości ich serca. Także Jezus nie powiedział do tych ludzi, którzy byli wtedy w tej synagodze, znamy ten fragment, kiedy On uzdrowił tego człowieka z tą ręką chorą, uschłą. On nie powiedział coś w
tym stylu, że no, żal mi was z powodu tego, że źle zostaliście wychowani, źle zostaliście nauczeni, doznaliście tyle ciężkich i przykrych rzeczy w swoim życiu i na skutek tego macie tak zatwardziałe serca, że nie jesteście w stanie... Nie, tego nie powiedział, prawda? On oskarżył ich w taki sposób, powiedzieć, osądził, zasmucił się ich stanem, ich serca. Dlatego, że oni są odpowiedzialni za stan swojego serca. On nie był zły na to, to nie chodziło tam o samą religijność. To nie był problem ich religijności, ale stan ich zatwardziałego serca. Tam to był klucz. Dalej w 7 rozdziale, 6 wierszu mówi: ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Ja gdy śpiewałem te pieśni i wcześniej, gdy się modliłem, tak prosiłem Boga, abym nigdy nie doszedł do takiego stanu, kiedy chwalę Go tylko swoimi ustami, ale moje serce jest daleko od Niego. To jest bardzo niebezpieczny stan. To jest bardzo niebezpieczny stan, dlatego że ustami Go chwalimy, wydaje się, że tu i teraz jest, wypowiadam to, co powinienem, dobre rzeczy, ale czy moje serce za tym podąża, czy moje serce jest tak blisko Niego? Był taki moment w historii Izraela, kiedy oni tak czynili, wiele takich momentów. Oni tylko ustami to czynili. Oby nie było takiego stanu w moim życiu, w naszym życiu. I chciałbym, abyśmy otworzyli właśnie już teraz ten kluczowy fragment, na który wierzę, że Duch Święty chce zwrócić naszą uwagę dzisiaj. Abyśmy na nowo spojrzeli na tą przypowieść, która jest taka kluczowa. Kluczowa. Właśnie w tej Ewangelii Marka, 4 rozdział, 14 wiersz do 20 przeczytam. Przeczytam już od tego momentu, kiedy Jezus wyjaśnia tą przypowieść. Jak ją będziemy wyjaśniać, to już będziecie wiedzieć, o którą chodzi. Ona jest zatytułowana o siewcy, ale tak naprawdę, jak będziemy studiować zaraz tą przypowieść, zauważymy, że tak naprawdę nie chodzi tam o siewcę. Tam chodzi o coś innego w tej przypowieści. Popatrzmy. Jezus miał też pewien żal do nich, że czemu nie rozumiecie tej przypowieści, tak do swoich uczniów? Skoro tego nie rozumiecie, nie uchwyciliście sensu tego, albo nawet, jeżeli nie uchwycicie, dlatego im to wyjaśnił, jeżeli nie uchwycimy sensu tej przypowieści, to wszystkich innych też nie uchwycimy, nie będzie sensu, jeżeli tego nie uchwycimy. Jezus wyjaśnia im tą przypowieść, którą wcześniej mówił do ludu. Siewca to ktoś, kto rozsiewa słowo. Ludzie podobni do ziarna przy drodze to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brak im korzenia są niestali, gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki, bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają słowo, tak że nie wydaje plonu. Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają słowa, są mu posłuszni i wydają plon. Jedni 30-krotny, drudzy 60-krotny, a jeszcze inni 100-krotny. Jak czytałem tą przypowieść, to tak moje serce się wzbiło i mówię: Jezu, 100-krotny chcę przynieść plon. 100-krotny. Dlatego, że widzimy tutaj na końcu, że są ci, którzy mają dobrą glebę. Czyli gleba, zaraz do tego dojdziemy, znacie to, wiecie o tym, że to jest mowa o sercu. Można mieć dobrą glebę, ale popatrzcie, wydać tylko 30-krotny, 60-krotny,
albo stukrotny. Można mieć dobrą glebę, a nie wydać stówy. Popatrzcie. Ja bym chciał 100. A więc to, co jest kluczowe w tej przypowieści, tam możemy wymienić 3 elementy, na które zwracane są uwagę. Pierwszy to jest siewca, drugie to jest ziarno, a trzecie to jest ta gleba. A więc siewca. Siewca to, tu jest wyjaśnione, to jest ten, który rozsiewa słowo. I popatrzcie na to. To nie jest kluczowy w tej przypowieści siewca, prawda? Tutaj sam Jezus był siewcą, który siał to słowo. Popatrzcie, jak wielki autorytet, jak wielkie namaszczenie, prawda? Jak wielka moc. Oni się dziwili, jak wielka moc, ale mimo wszystko tej mocy, namaszczenia i autorytetu, jaką miał sam Syn Boży, popatrzcie. Czy życie ludzi się zmieniło? Niektórych tak. Czytamy w tej przypowieści, których. A więc teraz, kiedy przed wami stoję i mogę się dzielić słowem, jest mi dużo lżej. Dlatego, że wynik tego, jaki wydacie plon, nie zależy już ode mnie i od mojego namaszczenia. I od mojej mądrości. Ja jestem tylko siewcą, który przekazuje ziarno. Który przekazuje słowo. Słowo, które jest doskonałe. Nie ja jestem doskonały. Słowo jest doskonałe, które cytuję, na które się powołuję. Bo to nie jest moje słowo. A więc druga rzecz. Ziarno. Słowo Boże. Ono jest doskonałe, prawda? W tej przypowieści nie chodzi o to ziarno. Dlatego, że ziarno jest doskonałe i ono jest płodne, ono jest urodzajne. Ono ma potencjał, ono ma życie w sobie, amen? Popatrzcie, ono wydaje stukrotny plon. Wszystko tak naprawdę zależy od gleby. Wszystko w tej przypowieści, nasz wzrok, naszą uwagę Jezus chce zwrócić na glebę, na moje serce, na Twoje serce. Abyśmy jeszcze raz na to zwrócili dzisiaj, w ten wtorkowe popołudnie, szczególną uwagę. Także siewcą może być nawet dziecko. Popatrzcie. Które dostanie to ziarno i pójdzie i rozsypie je na tą glebę, która jest dobra. Ono też wyda plon. Nawet dziecka Bóg może użyć. A więc kiedy przychodzimy na jakieś spotkanie, tak jak dzisiaj, może przychodzisz czasem z takim przekonaniem, jak będzie namaszczony ten mówca, będzie pod jakimś szczególną mocą i namaszczeniem głosił, to czegoś doświadczę, czegoś doznam. A jak nie, to znaczy, że nie był namaszczony. To znaczy, że chyba za mało się modlił, za mało przed Bogiem był, prawda? A więc czasem to, co przeżywamy, to, co odbieramy do swojego życia, czasem chcemy zrzucić na tego, który to przekazuje. To jego odpowiedzialność. Jakby był taki namaszczony, to byśmy tutaj już leżeli pod mocą Bożą i doznali przemiany serc. Czy tak było z Jezusem Chrystusem, który głosił? Który głosił w przypowieściach. On głosił w przypowieściach, aby wymalować pewne obrazy w naszych sercach, abyśmy je zapamiętali, abyśmy je przemyśleli. Ale nawet sam Jezus, tak jak widzicie, to co teraz mówię, jeżeli coś nie było połączone z tą glebą, żyzną, dobrym sercem, pełnym wiary, pełnym pragnienia, to nie wyda żadnego owocu. Pomimo tego, że jest dobry siewca i dobre nasiono. Na to, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to, o czym cały czas mówi Boże Słowo, powtarza nam, przypomina, to jest to, że myślimy sercem. Hebrajczyków 4:12. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca.
zdolne jest osądzić zamysły i zamiary nie mózgu. Popatrzcie, to nie jest metafora. Bóg się nie pomylił. Stwórca wie, o czym mówi, bo nas stworzył. Ewangelia Marka 7:21-23. Z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca, wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym. To jest źródło. To może być źródło życia albo wręcz całkiem inne źródło. To są słowa Jezusa. Czy Jezus się pomylił? Czy Jezus użył tutaj słowa serce zamiast mózgu? Nie. Dzięki za podpowiedź. Ktoś tu słucha. Ewangelia Marka 2:6-8. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w swoich sercach, Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Na co Bóg, na co Jezus cały czas zwraca uwagę odnośnie do nas? Na co? Na serce. Czy on patrzy, czy on mówi na temat mózgu? A więc jak to się odbywa? Nasze serce jest centrum dowodzenia. Jest centrum dowodzenia. Ono ma drzwi. I przez te drzwi możemy dać dostęp do pewnych informacji. Duch, który został ożywiony, nasz duch, on kontaktuje się, on ma drzwi do naszego serca. On mówi, amen. Duch Święty mówi do serca. On mówi do serca. Potem ta informacja trafia do naszego mózgu, jest przetwarzana, żeby ją zrozumieć. Żeby ubrać w słowa, powiedzieć, przekazać, dać impuls do ciała. Ale źródłem jest serce. I do tych drzwi naszego serca trafiają też zmysły. Czyli nasze ciało, to co nas otacza, to wszystko co odbieramy, może trafić do naszego serca przez te drzwi. O tym dzisiaj nie chcę mówić, to jest temat na kolejne inne kazania, na całe cykle można o tym mówić, ale znamy nasze zmysły, nasze oczy, nasze uszy, nawet powonienie, smak, dotyk, to wszystko jest drzwiami do naszego serca. To są pewne informacje, które odbieramy, które trafiają. Ale nie o tym dzisiaj chciałbym mówić. Nie na tym chciałbym się dzisiaj skupić. My chcemy się dzisiaj skupić na tym, co czytaliśmy na samym początku. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż tych drzwi do swojego serca. Strzeż tego źródła. Ja jak rozmyślałem o sercu, widziałem też taki ogród, że mamy go strzec, jak tego ogrodu, którego Adam miał strzec. To jest źródło. Ono chce być zanieczyszczone przez diabła. Jeżeli zanieczyści źródło, serce jest też jak filtr. Popatrzcie, Boże Słowo jest jak czysta woda, nie? Ono spływa. Nasze serce, jak jest czyste, przefiltruje to słowo do naszego ciała i trafia czyste. Ale dajmy brudny filtr.
I niech ta woda czysta, czyste słowo, dobre słowo jest dobre, niech trafi na brudny filtr. Czy nie zostanie wykrzywione? Czy nie zostanie zabrudzone? Co dostanie się do butelki? Co dostanie się do tego dzbana? Co dostanie się do tego ciała? Stan serca jest bardzo ważny i istotny, bo możemy słyszeć te same prawdy, ale wykrzywić, jeżeli nasze serca są zatwardziałe. Ewangelia Łukasza 6,45. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a niegodziwy ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią jego usta. Tu jest pewne prawo siania i zbierania też w Bożym Słowie. Tak na koniec, na które chciałbym zwrócić uwagę. Odnośnie tego, co dzisiaj mówimy. Ostatni fragment Bożego Słowa w Galacjan 6,7. Nie błądźcie. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Dlatego, co człowiek sieje, to i rządź będzie. To jest pewne prawo. To, co siejemy, to zbierzemy. To wiemy. Co siejesz? Co ja sieję? Jeżeli pozwalam, aby sytuacje, okoliczności, ludzie miały wpływ na stan mojego serca, jeżeli ono się robi zatwardziałe, zgorzkniałe, co jestem w stanie z tego serca zasiać, wydobyć? Dobre ziarno? Czytaliśmy wcześniej, co z naszych ust się wydobywa. Z obfitości serca mówią usta. To jest mocne słowo, nie błądźcie. Ale jeżeli mam czyste serce, oczyszczone, przed Bogiem. Jeżeli pomimo tego, że są bodźce, które chcą zanieczyścić to źródło, ale ja nie dopuszczam ich. Dbam o to serce, aby było czyste przed Bogiem. To wtedy mogę siać i spodziewać się obfitego plonu. Dlatego, że to ziarno jest czyste, nie jest zanieczyszczone. Jakąś moją ideologią, jakimś moim wypaczeniem, ale przekazuję czyste słowo. I taki ostatni obraz na koniec, jakim chciałbym się z wami podzielić. W tej książce go przeczytałem. Autor tam pokazuje taki zbiornik, zbiornik, który jest wypełniony pełnią Boga. Co to znaczy? Obfitością Jego dobrodziejstw, Jego łaski, Jego miłości, przebaczenia. Możecie tam wrzucić wszystko, to co wam się teraz na myśl przyjdzie. Uzdrowienie, zaopatrzenie, zwycięstwo, wszystko. Taki potężny, potężny zbiornik. I my mamy dostęp do tego zbiornika dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki dokonanemu na krzyżu odkupieniu. To dzieło jest dokonane. Amen? W to wierzymy. Także mamy połączenie z tym zbiornikiem. Jesteśmy połączeni jakby taką rurą. Możecie sobie to wyobrazić jakkolwiek chcecie. Mamy dostęp do tego zbiornika, do tej pełni. Jesteśmy podłączeni przez Jezusa Chrystusa. Ale w tej rurze jest pewien zawór w kształcie serca. I to, ile
tych dobrodziejstw Bożych, tej pełni dostanie się do nas. Jest zależne, jak bardzo ten zawór będzie otwarty albo jak bardzo będzie zamknięty. To jest moja odpowiedzialność przed Bogiem. To jest nasza odpowiedzialność. I wierzę, że Duch Święty dzisiaj posyła to słowo, dlatego że On chce czynić wielkie rzeczy tu na tym miejscu. W niejakimś odległym czasie. On jest gotowy to czynić. On jest gotowy to czynić. On chce to czynić. Popatrzmy na to słowo. Od czego to zależy? Czy będziemy tego doświadczać? Tych błogosławieństw. Tej Jego pełni na tym miejscu, w naszym życiu, pośród nas. Zależy od tego zaworu, od naszych serc.